Hej, witam Was bardzo gorąco i serdecznie, nazywam się Kuba, to jest pierwszy odcinek z Football raz 2014 Jest to kariera Legią Warszawa, e, jedziemy sobie już dalej e, Przybliżona wartość, będziemy grać Legią, e, postaram się e, sprowadzić klub na dobre tory, sprowadzić też e, do Ligi Mistrzów, bo to jest najważniejszy cel dla e klubu e, m, Zapiszemy sobie jako Legia 2, bo też sobie zacząłem, żeby sobie zobaczyć jak to wygląda e, Legia 2 i to będzie mój pierwsza styczność z managerem, To jest moja, e, można powiedzieć, pierwsza kariera Pierwsza styczność z menadżerami, takimi profesjonalnymi Nie fifowskim menadżerem, ale takim e, stricte trenerskim e, I to na razie sobie wywalę e, Kaczmarek wkracza do, wkracza do akcji e, Bogusław Leśnodorski zobaczymy, musimy wziąć udział w spotkaniu z prezesem e, Pan prezes, ale tutaj radzę wam, żebyście się widzieli wie lepiej, to sobie odpalcie po prostu HD e, i Patrzcie jaki jest mały budżet transferowy, muszę zmienić budżet i najlepiej ustawić miliony, ale Legia ma przecież budżetu 5 milionów, a nie, e, hmm, nie wiem, e, na razie zostawię tak, zatwierdzę to, e, cofniemy sobie tutaj e, tak, świetnie zaczynajmy spotkanie ja tu będę potulnym człowiekiem, nie będę szukał konfliktów, jeżeli tylko będę chciał coś zmienić, to oczywiście. Domyślam <śm> tak, nie znam historię jest mi już, na, zapoznałem się wcześniej, e, dobra. Zgadzam się tam z tymi warunkami klubowymi e, Nie, stawianie na młodych i gra off to jest to, co Legia prezentuje i będę chciał to kontynuować e, Tak, zrobimy spotkanie z dziennikarzami, bo trzeba poznać e, i kibice, żeby też poznali e, e, Tak, to jest Kibu Wikunia, który opuścił teraz sztab Legii przy nowym trenerze Henningberg. Henningberg jest teraz nowym trenerem i on e, nie współpracuje już z Kibu Bo to był sztabian na Urbana, który zabrał ze sobą, że tak powiem e, tak, tutaj zrobimy spalik między rezerwami. mi to z Mam już pojęcie. Chciałbym do spotkanie z szabu szkoleniowego. Tak, zrobimy spotkanie z nimi współpracownikami. E, regularne. Raz na dwa tygodnie może mi wysyłać. To już, bo dziękuję za resztę. Do zobaczenia później, dobra, kolejna rozmowa, tu też z prezesem mogę już wejść, subskrypcje Legii, informacje transferowe, Rafael Augusto wypożyczony, Alan Falio i Peterson, gdzie jestem ciekaw, gdzie jest nie Peterson, tylko Peł, ale chyba, że to jest Peł po prostu, tak mi się wydaje, Michał Rzełwaków, więc to mi się bardzo podoba, że też są zawodnicy, którzy są... Naprawdę w Legii, czyli że Waków, czyli Bogusław Leśniodorski e, i czy bardzo e, szczegółowo zrobieni, to są wypożyczeni. no to Kamil Kurowski, e, tylko gdzie jest e, Jagiełło, e, bo nie ma go e, Spotkanie z piłkarzami, zwołamy to spotkanie e, chciałem zrobić z okazji się przywitać z wami Iwica Wdorliak, e, kapitan głos w sali ktoś tutaj chce? Cieszy mnie, bardzo dziękujemy. Okej, okay. eee, najlepsza reakcja. Brzytwa zrobił najlepszą reakcję eee, Poznaj swoich współpracowników eee, Lucian Brych czy Legenda klubu eee, Marco Panizo pod obserwacji Dlaczego 34-letni zawodnik? Na niepotrzebny jest takich zawodników eee, Elio Pinto mm. Tak, to oni eee, Mirosław Radowicz rzuty rożne rzuty karny Dominik Furman, Marek Saganowski oraz Jakub Kosecki, Karne, no ciekawe, najlepsza formacja Będziemy grać 4-2-3-1 Legią, bo to nie ma co się bawić w inne formacje Zespół Scoutów, Paweł Wolkowski, nie wiem czy jest sens kupowania Pawła Wolkowskiego, ponieważ Mamy Bartosza Bersińskiego na prawej obronie i to wydaje mi się, że to jest najlepszy Najlepszy teraz młodszy obrońca w klasie, prawie obrońca Wolkowski jest od niego zwalda starszy i prawdopodobnie odejdzie do, do ligi niemieckiej E, Intak najlepszy będzie z, z Rabidem wiedzy. że Herbów nie ma, nie ma licencji. Mm. Zresztą, przy przekonamy e, składzik, bo chcę zobaczyć skład. E, pierwszy skład: e, taktyka. Mówimy sobie taktykę, panowie. E, więc na szpicę będzie grał: e, e, oczywiście, w ramce Wojciech Skaba. Znaczy, Wojciech Skaba, <laughs> nie Wojciech Skaba, tylko Duszan Kucjak, obrona Dosa Junior z Kubą Rzeźniczakiem. Tylko, gdzie on jest. E, chyba jest w zespole re rezerw bo 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 bo, e, bo go nie, to nie ma Jestem ciekaw dlaczego no, tu jest Kuba Żeźniczak, dlaczego nic tutaj? Zespół, pierwszy skład, cofamy się e, Cofamy się jeszcze. Jest Dosa Junior, jest Jakub Rzeźniczak. E, jest taka stała defensywa będzie Bartosz Bereszyński na prawej obronie na lewej obronie będzie grał y, Tomasz Wrzyski, nie będę wstajali o po prostu prawdopodobnie pozbędę się go w tak najbliższym okienku transferowym. Dwóch siłowych pomocników, jednego sofne Jeden będzie defensywnym pomocnikiem, drugim będzie, y, czyli Tomasz Jadłowiec na defensywnego pomocnika. E, na dziesiątkę, na dziesiątkę, na ósemkę, e, tu może będzie grał Elio Pinto lub Dominik Furman, bardziej wolę stawiać na naszych wychowanków, dlatego Dominik Furman w pierwszym składzie. E, skrzydła to będzie Kosa, Radziu, e, radził. Radziu. No i na prawym skrzydle Henrik Oyama. A na szpicy z numerem 13, Wladimir 2 kucharczyk, który zarówno może grać na skrzydle, jak i na napaści. Marek Saganowski, doświadczony zawodnik, ale my na razie stawiamy na standardowa defensywna kontrata styl gry. Bardzo sztywny, płynny. Polecenia dla... <laughs> Muszę też to ogarnąć, odbędą będą ataki, ataki skrzydłami. Szersze pole gry, skracenie pola gry, cofnięcie do obrony, zacznie głębsza linia, trzymanie się pozycji, szukanie gry, zagrania na skrzydła, podania w pole karne, utrzymywanie piłki, to będziemy grać i obrona to będzie Gra na spalonego, agresywne odbiory piłki, krycie na dystans, wyższe. Dobra, ok. Mm. Trzy taktyki. Utworzymy taktykę. E, 4-4-2 e, Użyj tej taktyki to będzie 4-2-3. Dobra. Okej. Okay. Nie, nie, nie. Cofnij, 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 cofnij cofni. Dobra, ta jest świetna, bo to jest 4-5-1 takie typowe No mniej więcej, bo to jest przerobione 4-5-1 e, Jeżeli chodzi o stałe fragmenty gry Kto będzie je wykonywał? E, pierwszy skład, jeżeli będzie je wykonywał To będzie Dominik Furman wykonywał e, To cofnijmy, muszę to, to statystyki nawet niezłe E, rzuty rożne. E, celuj na krótkich, długich słupek w pole karne, w pole bramkowe. To będzie mieszane. E, przyciągnij zawodnika na listę z tej strony. E, z lewej strony, się będzie dosykowywał Dominik Furman, a z tej strony będzie doszykowywał Tomasz Brzyski. Rzuty wolne e, Dominik Furman i Tomasz brzyski tak samo. Auty: No to bocznie obrońcy, czyli lewa strona to Tomasz Brzyski, a prawa Bartosz Bereszyński. I teraz, dobra, rzuty karne: rzuty karne, no to jak będzie grał, że kto będzie grał, prawda? No to tak Furman, tak mam mieszane uczucie, że będzie wykonał Brzyski. Nie no, Lato Dwali Świli będzie pierwszym wykonawcą, bo to jest jednak kość Henry Kojama też wydaje mi się, że może wykonywać też całe rzuty gry, albo Furman i, i Dwali Kapitanem będzie. Kuba rzeźnicza, chociaż wydaje mi się, że nie zasługuje Iwita w jak na... Gdzie jest rzeźnik? Hmm, będę musiał go poszukać. Rzeźnik, 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 rzeźnik nie ma rzeźniczaka? Wow Aha, bo to chodzi o też, że prawdopodobnie pierwszy skład. Jest jako rzeźniczak I ty będziesz Kuba drugim. Bardzo to mogę tak po prostu przeciągnąć. Dobra, na razie zostawmy to. E, zespół piłkarz, e, defensywny pomocnik. Ogólny dobra, to na razie taki skład jest ustawiony Następny mecz Rapid Wiedeń. E, granie z skrzydłami. E, ok, rezerwowi, max 12. Bramkarzem będzie rezerwowym oczywiście Wojciech Skaba. E, obrońcy Iniaki Aziz skontuzjowany, Wypożyczony z e, e, Fluminense. Alan Falio. Petersen też będzie. To tutaj będzie Peterson. Peterson, przepraszam. Eee, Kopczyński. Elio Pinto. Ży Żiru, jak lubi mówić mój tata. Eee, Kucharz. Eee, też, żeby wzmocnić defensywę w Dorliak. Eee, Okej, okay, na razie to by było tyle. Idziemy tutaj. Ekstra klasa. Kontynuuj. A idziemy kolejne. Eee, TNS. O! Skrzyżujemy z y, tenius Sainz, czyli zespołem, który naprawdę y, legia grała. Fajnie, fajnie udało nam się wylosować. Chyba, że tak już było, y, było legia z y, kłatą kontuzji, to to, to wiemy. E, oferujemy oferty. Hmm. Dlaczego ona oferuje nam zawodników, którzy są po 31 lat, 31 lat pierwszy piwnicy, do legii Warszawa, tak. Kopczyński. E, Dobra. Kaczmarek. O, spotkanie z dziennikarzami. Zaraz. E, czy odnosi pan wrażenie, że pańskie ambicje są zgodne z planami prezesa wobec Bo oczywiście, prezes takie stara, stawia wymagania, to je robię. Trzech dziennikarzy jest. Wow. No i że rzadko zaczynają mojej rewolucji. Każdy dostanie szansę. Nie, to wnice to muszą być. na że, że trener można przyjść... Je, z doskonałem można przyjść z każdym problemem. E, jesteśmy murowanymi mu, 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 faworytami, ale zobaczymy ci legiony. E, Marzyłem o tej chwili od zawsze e, Moim priorytetem będzie, będzie Liga. E, ale bo oczekuję tego kibice. Ymm Michał Kaczek na moment to z klubu Michał musi zostać z nami Jak może być... Taki byjdyłaj, taka dygresja, jak może być zawodnik 31 letni obserwowany przez kluby zagraniczne? No nie wiem, przez polskie raczej nie, ale... Hmm. Osobiście się w konferencji prasowej, kontynuuj e, i czeka nas zaraz mecz e, z rapidem Wiedeń. to będą sparingi Legia 2 e, przejdź na mecz. E, nie ustawiłem prowadzić jeden mecz uczestniczących, okej okay. mecz towarzyski. Mm, na razie tego nie będę Garia, więc jak wspominałem na początku, zapowiedź meczu. Skład drużyny mm, To jest ten skład e, i to będzie, zaraz będziemy grać z mecz właśnie z, 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 z. Dobra, zagrajmy tak w ogóle. Zespół Siedmiu rezerwowych Okej, okay, dobra, może być siedmiu rezerwowych Jan Urban zabierał pięciu <noise> Jest taka sprawa e, To i Mohamed S, Jego też będę chciał sprawdzić Bo Patryk Migita mi zgała, czyli też wielki talent e, Analiza przedmeczowa Zapowiedź, taktyka Okej okay. Instrukcja dotycząca rywali Rozmowa motymacyjna, panowie e, Ostrożny, spokojny, żarliwy mm. Powodzenia w dzisiejszym meczu, panowie Powodzenia w dzisiejszym meczu. Styl gry płynny. Rozpocznij mecz. Poszła gra. Pierwsze podanie: Szuler w zespole rezerw. Z tego też niezaktualizowany jest. Przeprowadzamy. Zobaczymy, jak będzie ten mecz przebiegał. Na razie widzimy mały pressing. To jest. Będą się naprawić, bo mamy za mały pressing i trzeba na pewno to zwiększyć. Bereszyński dobrze włożył nogę. Ale niepotrzebne granie od razu na pałę. To też oczekiwanie na kolejną akcję. Wydaje się opanowane o co na 6 i 7. Więc. E, stały fragment gry, Tomasz Wrzyski Rzeźnik zamykał akcję i e, dobra obrona. Znaczy nie było obrony, nie, po prostu e, złapał goalkeeper Legii 2. Kolejna akcja e, Spalony Władimir Waliświli został złapany. E, po drugiej połowie wprowadzę tych zawodników rezerwowych, czyli Kucharczyk, czyli Alan Falio. Może zobaczymy, e, i Bartlewski wybija. Nie są tego bramkarza, że zaczniemy w zespole rezerw legi. E, Dwalisz chwili z dziewiątką, ciekawe. Kosecki. Radowicz 10, dziesiątką, to jest ciekawa sytuacja. E, no i Mirosław Radowicz, ale czy pójdzie środkiem, czy zagra na skrzydło? Radowicz! O Boże, ale było blisko. E, mogę to jakoś przyspieszyć, czy nie mogę tego jakoś przyspieszyć? Zmienimy taktykę. Standardowa. E, panowie, ofensywnie, mamy, gramy szybciej i ofensywnie. Mikita też będzie polecenia. Otrzymywanie piłki yy... Gra bez chwili, krótkie yy, Wyższe tempo Ok Szybko macie odbierać tą piłkę yy, Radowicz, Kosecki Dwalisz chwili Dwalisz chwili no i znowu yy, kolejna parada. raczej parada, ale dobra obrona. Yy, na razie gramy tak bardzo spokojnie z, z drugim zespołem Legii. Yy, no i wrzut z autu. Tomasz Brzycki Na Koseckiego Cichocki dobrze wybił, ponownie Brzytwa radowicz Furman No i już byłby blisko, aby e, Wpadł pierwszy gol, w tym spotkaniu na razie jest spokojnie, wydaje się opanowany kondycja, widzę już Berszyński słabniej e, Jodłowiec też słabiej e, Jest 3, 52 minuta, czas na zmiany, przeprowadź zmianę e, Zejdzie, kogo ja tutaj mam, Kucharczyk Za, za dwa Elio Pinto za Furmana. E, Peterson za e, Henika Jamę Za Henika Oyame. zatwierdź. Mm. Pokaż mi, dlaczego. No e, dobra, już by the way, już zostawmy to. E, jedziemy dalej. Ojama ma szansę jeszcze na pokazanie się z dobrej strony. No, mm, ale Bereczyński też z dwójką gra. numery nie są zaktualizowane, widzę, że mogę to wszystko zmienić. E, Pozielony, mogę tak sobie zobaczyć, ile było strzałów. 10 strzałów legi pierwszej, ale też bez gola, brak skuteczności. Furman, ładnie. Ojama, dlaczego strzelasz? Podawaj, no, jaka zwyczajna Ojama e, z legi. E, identycznie, jeżeli samolubnie, ale teraz się to poprawił. E, nie mogę tak jak przyspieszyć, to jest też dziwna sytuacja? Powiedzcie mi, że będzie mógł jakoś przyspieszyć, bo. E, Szybkość meczu w trakcie skrótów, e... Dobra, na razie to nie muszę to ogarnąć. Spokojnie, jeszcze będą, e... będzie czas na to, Furman. Dobrze, na skrzydło. Będziemy musieli grać ze skrzydła. E, 2-3 płotnienia na prawej stronie, czy na lewej stronie, i będzie doświadkowanie w pole karne. i, brawo, Radowicz. No i znowu, chętnie cię pomimo sporo błędów. Dlaczego powinien, powinna być zmiana teraz? E, już są zmiany przeprowadzone, bardzo dobrze, Kłarczyk z Pino e, Peterson, czyli Peł, chyba, tak mi się wydaje, że to jest ten sam piłkarz, żeby zresztą to sprawdzę e, To jest pierwsza połowa cały czas w ogóle Myślałem, że już jest druga, bo to było 52, ale mi zasłania action e, Legia miała lekką przewagę, ale póki co mamy remis, ogólna rozmowa e, motywacyjna e, Asertywny musi być Dobra, to powiemy. Rozpocznij drugą połowę. Może teraz po tej, po tej motywacji e, zaczniemy lepiej. E, junior. E, też później zmienię, zrobię jedną zmianę. Mamy tu, będziemy mieli nieograniczone zmiany z resztą. O, Quarzyk ma dobry numer. Nie. wiem. Foul. E, I tu jest szansa dla Furmana. No, jest teraz jest teraz Elio Pinto. E, więc e, Kosecki. Aha, no to już widzimy. Dlaczego? E, Dlaczego? będę musiał to z, z zabezpieczyć jakby co to Elio Pinto? E, Jestem jest rzut wolny e, czy to i onowie nowie czy to, ta kartka Ciekawe, w sparingu nie, nie masz to faulować Tomek e, Ja jeszcze zrobię, z, przeprowadzę zmiany e, PPP, wszyscy już weszli, nie A już nie mogę robić zmian. To jest sparring z naszym drugim zespołem, a nie możemy robić więcej niż trzech zmian. E, ciekawa sytuacja, pięczatek, też z boiska no, Junior, dobrze, od razu przekwit, i od razu trzeba zobaczyć, jak oni grają. Na lewą stronę na Kosieckiego. Pinto. Pinto będzie tutaj kreował bardziej spokojniejszą grę. Kuba Kosecki Jodłowiec Rzeźniczak, i zobaczymy zaraz, czy. czy padnie w końcu ten gol, bo na razie ta taktyka sprawdza się, ale. Mm, szybszy i Bereczyński. Dobrze. Ale też to doświadczenie nie było zbyt dobre jest sam rusza, właśnie nad nim się będę zastanawiał. To jest zawodnik, który ma naprawdę bardzo duży potencjał indywidualny W zespole Legii 2, ale niestety nie patrzy ma, ma problemy z, z techniką Są poturbowane, ale powinien szybko dojść do siebie. Nie mam już zmiany Mikita, no i może teraz Legia 2 Brawo Kuciak, nie, nie brawo Kuciak, Legia 2 gol Przegrywamy z to jest żal Żal, żal, żal i będzie teraz trwała motywacja z moim zespołem to możemy zapominać Polecenie Szybsze centry, miękkie doświadkowania Skrócenie pola gry I szukanie gry, bo tu musimy to zrobić Kucharczyk, wieńczatek, brawo Brawo, kucharz, brawo, akcja Petersona, zapamiętuję sobie siebie, Peterson A kucharz Wprowadzony z ławki, akcja dwóch rezerwowych, bo jeżeli on ławie, ładnie rozegrał Ładne zgranie ze skrzydła I to też jest brawo dla chłopaków E, e, zmienimy teraz taktykę. Mm. E, nie mam już płynny. Ofensywnie zagramy. Ofensywnie zagramy. Ok, e, kontuzjowani piłkarze, o boże, brzydwa kontuzjowany. Mm. I tu o jezu, jak to teraz to zrobię. E, I rzeźniczka zamieniam tutaj. Dobra, mm. zatwierdź zmiany. Ok. Czyli ja mogłem zrobić zmianę, to jest ciekawe. Będę musiał też ten interfejs ogarnąć, bo w porównaniu do FIFA to jest czarna magia. E, tak dużo szczegółów no, ale to ja mam tak także moment gry. Jest rzeźniczak na lewej... Musiałem rzeźniczka ustawić, on może grać na lewej obronie od pod... Peterson, o myślę, że to wpada. Ładne uderzenie e, Brazylijczyka. E, wygląda spokojnego, kucharz wygląda to się dowiedzie trzyma się na nogach, powinien zmiana. Ech, już nie mogę zrobić zmiany, chwileczkę, e, Tomasz Jodłowiec Alan Fali, o dobra, zatwierdź, I też mogę sobie zrobić zmiany, czyli kurczę, cały czas nie ma dobrego To nie ma dużo podpowiedzi, ale jest 1-1, też taka, taki wynik mnie nie zaświadcza, bo gramy, będziemy grali z Rapidem w To jest różna na pewno Która będzie walczyła o ligę, na pewno ligę europejską, bo grała w tym w z Europy Ale na pewno, nie wiem czy ona też o ligę mistrzów może grać, bo chociaż tam w jest bardziej ostre w jednej niż Rapid, ale i tak to jest zespół, który się liczy Pinto Też mógł to już skończyć strzałem, ale Kosa nie, 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 nie e, Mieliśmy niby przewagę, cieszy mnie postawa zespołu, ale łatwo daliśmy sobie wbić tą e, bramkę I będę musiał jeszcze przeanalizować tą taktykę, bo e, też e, ot, no, to ocena jest słaba na razie zespołu No i jest e, Radowicz Zobaczymy jak wrzuć w pole karny. Pinto Wo wow, wow, wow. wienczatek już się musiał wyciągnąć. E, no i jest z y, tego problem gry, czy Furman, czy Radowicz. Dobra, on też jest nawet niezły. W tych wykonaniach, ale Rozmus wybija piłkę bardzo dobrze. Wydorliak, No dlaczego nie możemy tego, nie mogę tego przyspieszyć? Jest też szybsze te mecze. Mm, kamera, reżyser. Dobra, To jest nawet spoko. E, Spoko kamera, no i teraz akcja środkiem boiska, też martwi mnie, że e, Małą kreatywności te strzały są w takich pozycji, które już mi się wydawało, że niepotrzebne powinny być też ten try... PINTO! Brawo panowie, e, piłka spada sytuacyjnie na nogi Elio Pinto I w 88 minucie zdobywamy bramkę na 2 do 1 dla Dla ligi pierwszej, dla pierwszego zespołu e, Pominiemy tą bramkę Ładna akcja e, Dobrze Elio Pinto, czyli sami rezerwowi strzelają, czyli to jest może Dla mnie znak, że, że ten skład jakoś Peterson jest kontuzjowany. No kurcz, jak może być kontuzjowany? Schodzi z ławki. Aha, może... że. Chyba że po prostu mi złapał jakiś skurcz. E, teraz tutaj leży i jest akcja z tej części boiska. Rzeźniczak. Na twoją lepszą prawą nogę rzeźnik. Ale to ciągle wybijają e, gracze Legii 2. E, kolejna sytuacja, czy od razu od autu? Od razu, Radowicz. Rzeźnik. Dobrze, ładnie, żukasz gry na skrzydłach Kosa, masz szybkość, przyspiesz, kucharz, więczatek lepszy, wieńczatek lepszy w tej sytuacji Opinia, formacje, zobaczymy, opinie z Nie nie wykorzystujemy rzutów rożnych Motywację, dobra, będę musiał porozmawiać z Radowiciem bo, bo to jest yy, problem Pójdę boiska, później to zobaczymy, e, co się stało wtedy. Jeżeli ktoś będzie mógł mi powiedzieć, żebym tego całego meczu nie oglądał, tylko te skróty, e, to, to będę wdzięczny, bo pewnie są że jesteście tutaj. Ktoś pewnie ogarnia to bardziej niż ja, na pewno ktoś ogarnia to bardziej niż ja. E, Kosecki widzi ładnie, poszedł na, na raz, na szybkość. Pintowy staw wystaw, tam rzeźnik, strzelco. Cichocki, dobrze, ale też Cichocki mi dzisiaj imponuje i Kalinowski. Kalinkowski czy Kalinowski? Nie, nie zobaczyłem. Znam piłkarza, ale. Czy pisze Kalinkowski, czy Kalinowski? Sprawdzimy. E, Fawol, No że możesz to pójść, panie sędzio, no kurcze. Koniec tego meczu. Mm, zobaczymy, jak wyglądała e, gra. E, Przejdźmy na analizy pomeczowej. E, jak nasi, mm, hm, grześni piłkarze radą, zawodnik meczu jest e, taki, mm, hmm. Przeszli skróty. Być z meczu. Dobra. Hmm. Czyli tak w Jagiellonie wygra znam kijów, czy tam gra Armolenko? Wow, nieźle. E, I tak, nie nieprzystanę wiadomości e, Oferuję za zawodnika. 20-letni lewy obrońca mam. Raport fizjoterapeuty, 5-6 tygodni, no to będziemy się grać Kubawa w e, Będę musiał porozmawiać z zawodnikami. E, to będzie tak, legia. Gdzie y tu jest Mirosław Radowicz? Y mogę z nim porozmawiać? Czy jakoś mogę z nim powiem. Kontakt, kontrakt, y atrybuty prywatna rozmowa, y rozwój, osiągnięcie wyniki. Nie, nie, mi tu chodzi o to: porada. Oczywiście czym ja z nim porozmawiać? Dobra, nie wiem, dlaczego on tak nie... Muszę to jeszcze ogarnąć. Wiem, to jest taki odcinek też testowy dzisiaj, żeby nie było, żeby mnie zjedziecie. Będzie początek okna transferowego, pierwsza liga. No i no, na tym byśmy zakończyli ten pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podoba. Mi się bardzo podoba Football Manager. Wkręcam się pomału w rolę trenera i pomału będę go ogarniał. Bardzo wam serdecznie dziękuję za ten odcinek. znać w komentarzach, co mam zrobić, jak polepszyć swój zespół. No i trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!